Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem urodzinki Marzyciel w naszym Miłowie. Słuchajcie, tutaj u góry chciałam, żeby tutaj spełniło się pragnienie naszej Kasandry, także proszę bardzo. Barabara w łóżku. Nie, już postaraj się o dziecko na razie, nie? Mamy dwójkę w domu, także wystarczy na razie. Co tam przyjechał? Aha, samochód. Po Kasandrę, no dobra, to nie Kasandra leci do pracy. Troszkę w nieciekawym stanie jest, ale mam nadzieję, że da radę. O matko, czekajcie, muszę sobie ściszyć to, bo strasznie, strasznie mi krzyczy i normalnie sama siebie nie słyszę. Malutka sobie śpi, także bardzo się cieszę. Kasandra niech leci. I co, udało się? Dawaj, bo ci zaraz samochód ucieknie. Szczepan zaraz idzie do szkoły, tutaj rano, wiecie, skorzystał z toalety, czyli prysznic i kibelek. Tutaj nakarmił naszego koteczka ślicznego. Co ona w ogóle robi? Pokażcie mi. Co ta śliczna? Chce spać, także mogłabyś się położyć, wiesz, tu masz łóżeczko, właśnie, grzeczny kotek. Sobie śpi troszeczkę, już tu ci chyba nikt nie będzie na razie przeszkadzał. Czy ty idziesz? No hej! Patrzcie, ucieknie jej autobus. Samochód do pracy. No nie, ona musi iść do pracy. Ja jej kliknę, żeby poszła po prostu na piechotę. Trudno. Wy nie macie samochodu. Jezu, no ależ, wiesz co, ja nie wiedziałam, że ty położysz się spać. Idź do pracy, teraz trudno, na piechotę. Tak, ty ścielisz łóżko, ale później możesz się przebrać w codzienne, żeby nie łazić tak po domu. No na razie pływać to ty nie będziesz, mój drogi. Aha, chcesz kondycji. No dobra, to wskakuj sobie na rowerek. Na razie malutka śpi, także ty też szybciutko do szkoły. Co wy dzisiaj tak zaspaliście wszyscy zajęci swoimi? On chciał się nauczyć drugiego. Pierwszy poziom gotowania już mu się spełniło, także drugi też mu zaznaczę. O, szybciutko leci do tej szkoły, no. Okej, wszyscy wyszli, także bardzo dobrze. Został nam tylko... O, już mu gorąco, słuchajcie. Chwila tylko i już. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wierzę, nie? Czy my mamy ogrodnika? Chciałabym to sprawdzić. O, właśnie. Właśnie o tobie mówiłam. Czy ty będziesz się gdzieś znowu zacinał, jak to zwykle bywa? O, super, zdobył. I chcę jeszcze zdobywać, patrzcie, no, ambitnie. Patrzeć w gwiazdy, ale to w nocy. Także słuchajcie, no cóż. Ojejku, tak ci ciężko? No nie gadaj. Jedziesz, jedziesz. Słuchajcie. Został sam nasz Dariusz. Musi ogarnąć chatę. Mam nadzieję, że zaraz przyjedzie jeszcze. O, jak ładnie teraz już. przyjdzie jakaś pokojówka, czy tam sprzątaczka, żeby tutaj nam trochę ogarnąć. No i cóż, no musimy chyba czekać. Ja nie wiem, czy ona dojdzie do tego domku później, ale to później się okaże. Co ty byś chciał? Kontrabas na pewno nie i pianino też nie. No masz sztalugę. Powinieneś sobie sztaludzę malować. Okej, spróbujemy zaraz znaleźć jeszcze pracę. Pójdziesz tutaj do swojego synka, do... O właśnie, pan sprzątacz przyjdzie, bardzo dobrze. I poszukasz pracy. Spróbujesz może tym razem znaleźć. Dobra, to może zejdź już na razie z tego rowerka i idź na dole sobie tam. Poszukasz pracy i może weźmiesz też prysznic. No, gorąco, co? No właśnie, to dobrze. Także weźmiesz sobie to prysznic, może weźmiesz coś na śniadanie, zjesz. Nie no, chciałam w sumie... Przygotuj posiłek dla jednej osoby, płatki, żebyś zjadł, bo w sumie jeszcze jest wcześniej, także muzyka nie. Dawaj dalej, dziennikarstwo też nie. Gracz też nie, kurczę. Gastronomia też nie. Obibok, no... Wiecie co z tą pracą, naprawdę, on chyba nigdy... No zaraz będzie seniorem, także nie wiem, czy w ogóle... Czy w ogóle zdąży pójść do pracy. Aha, to może odbierzesz telefon, zobaczymy, kto to tam dzwoni. I słuchajcie, przygotuj dla jednej osoby płatki. Zjesz sobie. Jak tam z kicią? Czy wszystko w porządku? Pęcherz, także możesz sobie później skorzystać... Aha, nie możesz, bo on tam jest, no dobrze. Niech będzie. A kiedy ty masz urodzinki? Za 6 dni, kurczę, no nic, ja bym chciała tutaj nimi troszkę pograć, wiecie? Żeby ten czas jednak minął.
Szczepan? No nie ma Szczepana, Szczepan jest w szkole. Aha, ty się tu zblokowałeś, tak? No ekstra. Ale dobrze, że chociaż tutaj nam ogarną. Z tyłu, co to za śmieci są w ogóle tutaj? Później posprzątasz to. Tu się zalęgną jeszcze jakieś robaki. Skąd to się wzięło w ogóle? Przygotowałeś to, później zjesz sobie. Mam nadzieję, że nie sprzątnie nam tego pokojówka. Okej, ważne, że ogarnął tu z tyłu, to jest najważniejsze. A tu z przodu co? Blokuje się, no. Trudno. Słuchajcie. No nic. Te kwiatki już są i tak do wyrzucenia chyba, wiecie, bo one naprawdę... Co wy robicie, chłopaki? Serio, no? O, widzicie, udało się wam. Super, cieszę się. Także dzięki. Ty też możesz już iść, zaraz cię wyproszę. Wyproś go, bo on się tam zblokował i się będzie kręcił. Ja nie wiem, czemu ci ogrodnicy tak się blokują. I to wszędzie, nie tylko w tej rodzinie czy w innej, ale po prostu w każdej rodzinie blokują się tutaj przy tych kwiatach. No, cześć, dzięki. Ktoś tu nam płacze, słuchajcie. Także zmień pieluszki. Ale zrób to, co ja cię prosiłam. Zmień pieluszki i karm butelką, także... Okej. Także słuchajcie, Dariusz musi się tutaj zająć mieszkaniem, no niestety. Chociaż i tak wszyscy zajęli się za niego i ogrodnik i pokojówka. Także tobie zostało tylko zająć się dzieckiem. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Okej, przebierz i zobaczymy jak tam... O, jest 13, już wróciłeś ze szkoły? To bardzo dobrze, ale nie idź z tym daleko, połóż to gdzieś. A może odrobisz sobie od razu? Odrób, bo nie jesteś za bardzo zmęczona, nic. Później jakieś weźmiesz sobie resztki i poglądasz telewizję. Dobrze, a ty idziesz nakarmić, dobrze, najpierw dziecko, a później ty. O matko, co tam się dzieje? Później włożysz do końca. Gdzie jest ten kot? Chodź ty. Och, jejku, co za kocisko. Zgańca, niszczenie sprzętów, szybciutko. Bo przecież tak nie może być. Ale gdzie ty z tym leziesz? Tak daleko? Aha, no dobra. I teraz zgań za niszczenie sprzętów. I teraz nie weźmiesz tej pracy domowej. Noż co za... Oh, nie wiem, gdzie ci to położyć, słuchaj. Tu ci położę na środku. A tu ci postawię... Słuchaj, kwiatuszka. O, proszę bardzo. Żebyś tam nic już nie kładł. Żadnych prac domowych. Okej, okay, zgań tego kota. No dobra, i sobie poglądasz telewizję trochę. Ty idź, odłóż dzieciaka małego i wyrzuć to, skorzystaj z toalety i zjesz sobie może w końcu te płatki. Albo może najpierw zjesz płatki. Żeby one się tutaj nie zepsuły za chwilę nam. Ty możesz sobie poglądać telewizję, ale może zmień sobie kanał na telewizję dla dzieci. O, no i super. I szybko ci rośnie przynajmniej. Okej, okay, jedz te płatki, jedz, bo już... Naprawdę, długo stoją. Od rana w sumie, nie zjadł śniadania. Ojojoj, jaki zajęty. Później sobie skorzystasz i robisz się powoli zmęczona, ale już chyba położysz się dopiero na wieczór, żeby już tutaj, wiecie, nam w nocy nie szalał za bardzo. Okej, okay, a o której wraca Kassandra? Ja bym chciała się dowiedzieć. A czemu jej się nie spełniło te pragnienie? Chyba, że jej się spełniło i znowu chce. O 15, także już zaraz będzie. Co się dzieje? Podrzuć. No dobra. No to podrzuć i weź sobie jakieś resztki. No. Darek, naprawdę. Wstydziłbyś się. I to przy płatkach, tak. No wiesz co? Jezu, co za... Te simy, ach te simy. Dobra, wyjmij coś tam do jedzonka. Może to? Czy ty jesteś głodna? Nie, ty nie jesteś głodna. Także słuchaj, o, awans, ekstra, ten tydzień był dobry, mam nadzieję. Szefowa projektu, dla ciebie, no to super, słuchajcie, gratulacje. Chodź, skorzystasz sobie tutaj, weźmiesz kąpiel z bąbelkami, bo ci się należy, słuchaj. Chcieliby kupić samochód, no ale tutaj nie ma gdzie tego samochodu postawić, kurczę. Niedobrze, chociaż kasy mają sporo. Ojejku, jak bryka. Dobra. Teraz tak, ty sobie skorzystasz, możesz posprzątać to, odłożyć jeszcze to. I co, może pomóż Szczepanowi odrobić lekcję?
Może wam się uda jakoś tak razem skończyć te swoje jedzenie i sprzątanie. No, chyba nie. Okej. Ty sobie tutaj bierzesz kąpiel. Dobrze, na razie dzidzią się nie przejmuj. Wszystko jest w porządku z dzidzią. Dobrze. No to chodź, pomóż Szczepanowi teraz. Dariusz, jak chodzi? No nie, na razie się... No, podejdziecie tutaj bliżej, czy nie? Czy się będziecie tam blokować? No, chodźcie. Obrawiać razem, to może będzie szybciej troszeczkę. Później posprzątasz sobie to. Jak tam? Wzięty. Dobrze, wzięta kąpiel. I pokaż mi, jakie ty masz tutaj logiki, musisz się uczyć. No dobra, ale to musisz chyba poczekać, aż będzie wieczór, żeby tutaj nikt na nas nie napadł. Wiecie, o co chodzi. Rachunki owocane? Kurczę, no nie wiem. To może chodź tutaj, gdzie jest Kicia. Pochwal za jedzenie karmy. I wieczorem trochę spędzicie. Ale ty miałeś pomagać. Czemu wy tak robicie? Gdzie ty z tym idziesz? Pomóż przy odrabianiu lekcji, Dariusz. Okej. I teraz tak. Komenda, okej. Ucz komendy, może podaj łapę. I poczekamy do wieczora. Aż troszeczkę wiecie. Się ściemni, żeby móc iść patrzeć w gwiazdy przez teleskop. Okej, wszyscy się uczą, bardzo się cieszę. A ciekawe, kiedy malutka ma urodziny. Nie wiem, czy nie jutro. Zaraz zobaczymy. Zaraz będzie 18, pewnie pojawi się komunikat. Jak tam? Udało się? Super. Gratulacje, chłopaki. Bardzo fajnie. Ty możesz iść sobie na górę w sumie, wskoczyć trochę na ten, nie orbitrek, tylko rowerek. Ty skorzystaj sobie z toaletki. I może, nie wiem, pograj sobie w grę. O. I myślę, że takie popołudnie. Okej, okay. Sobie tutaj wskakuj. Mała się dobrze czuje, także cieszy mnie to. Okej, okay, 18. O, jest, no właśnie. Już jutro ma urodziny, także fajnie. Za 18 dni, a on za 7. Kurczę, słuchajcie, no chyba kupimy ten, wiecie... o, on ma jeszcze komputer w wyposażeniu. Wiecie, ten eliksir. Eliksir życia, bo powiem wam szczerze, no duża różnica między nimi. Nie chciałabym, żeby aż taka była ta różnica. Wiadomo, że on jest starszy od niej, ale aż tak. No nie chcę, żeby ona ze staruchem teraz żyła 10 dni, kurczę. Może chociaż jednego łyka sobie weźmie. Zobaczymy. No i co, ściemnia się czy nie? O której się ściemnia? Chyba o 19. No dawaj, dawaj, poczekamy chwilę. To był dobry tydzień, okej. O, zdobywasz tutaj nawet jakieś punkty, to dobrze. I chcesz jeszcze? Dobra, ale chodź na chwilę, pooglądasz sobie jeszcze telewizję. O, już się ściemniło, także super. Poglądasz sobie telewizję, później będziesz się kąpać i spać. A ty, moja droga, popatrz w gwiazdę. Ale może dokończysz to uczenie łapki? Bo w sumie już mało zostało. Nie wiem, czy tutaj mi nie padniecie wszyscy. Jak tam? Zabawa rośnie? To dobrze. To dobrze, to dobrze. A, no już przerwałyście. To nic. To dobrze, to idź. Chodź, wyłącz tą telewizję. Ale wyłączyłeś? Czy to będzie grało? Wyłącz, bo to nie chcę, żeby mi ryczało całą noc. Weź sobie kąpiel z bąbelkami i śpij w piżamie. Ty też później przyjdziesz spać w piżamie, ale najpierw trochę musisz się pouczyć. Niestety, moja droga. To jak tam z zabawą? Już chyba trochę lepiej. Także później też pójdziesz spać, ale na razie, słuchajcie, musicie trochę posiedzieć jeszcze nad... ty nad tą logiką koniecznie, a ty nad zabawą, Szczepan. Czy już się kładziesz? Aha, no dobra. Jak już się kładziesz, to okej. Niech będzie. Może się wyśpisz. Ty też już się położyłeś? No to słuchajcie, tylko Kasandra nam to czuwa. Ale zobaczcie, ta Ania w ogóle prawie nie płacze. Przez cały dzień tak naprawdę tylko raz ją nakarmił, raz przewinął. Oho, chyba jakiś wilk, słuchajcie, nam to. Słyszałam wilka, chyba. Albo mam jakieś przesłyszenia. Okej. Jak tam? Troszkę powoli, bo wiecie, no już ma... To będzie czwarty poziom.
Już zmarzła, kurczę, jest zimno. Okej, okay, cieszę się. Później odbierzesz telefon. Chociaż nie wiem, czy zdążysz. O nie, malutka płacze. No dobra, to chodź. Odbierz telefon i leć na górę. I tutaj weźmiesz ją. Dawaj, dawaj, odbierz, zobaczymy, kto to dzwoni. No, zaraz się ogrzejesz w domu. Witaj, jest zobaczenie się nowym magazynem. Nie, nie chcemy. Nie chcemy, bo to później tylko do wyrzucenia będzie. I będzie nam leżą. No już, już. W domku jest cieplutko. W domku jest cieplutko, także zmienisz zaraz piluszkę tutaj malutkiej. Której to masz na 10 jutro? No to spoko, wyśpisz się. No, Ania, wstawaj, malutka. Bo masz pełną pieluchę. Ojejku, jak to wszystko długo trwa strasznie. Okej, okay, i zmień pieluchy. Nie wiem, czy ona potrzebuje jeść, czy... Może baw się i obejmij. Okej, okay, chyba na razie nie potrzebuje jeść, także schowaj ją do końca. I chodź tutaj spać. Także, kochani, wracam do was rano. Okej, okay, kochani, słuchajcie, zamawiam właśnie jedzenie, bo już widziałam, że troszkę się zmalało nam w lodówce, także już tutaj Szczepan zamawia przed szkołą szybciutko. Jeszcze chciałam, żeby tylko mu się spełniło. O, i już może lecieć do szkoły, żeby się znowu nie spóźnił, słuchajcie, bo to wiecie, szkoła prywatna, no jakby nie patrzeć. Gdzie lecisz, gdzie lecisz? Miałeś to jeszcze posprzątać. O, malutka dobrze się jeszcze czuje, także spoko. Ty sobie śpisz, to bardzo dobrze, a później weźmiesz sobie tutaj, o, kąpiel z bąbelkami. Ty odbierzesz tutaj, słuchaj, tę dostawę, co przyszła. Tylko musisz chyba poczekać. Okej, to może jeszcze napełnij miskę. Dosyp troszkę, żeby było pełno jedzonka, żeby kotek nie był głodny. Trzeba będzie to wyrzucić. No chodź, podejdź. Okej, okay, i wszystkich mi obudził. Świetnie. Ty jak tam? Bierzesz kąpiel? To dobrze. A ty weź odłóż te zakupy i może nakarmisz malutką Anię. Chociaż już chyba wychodzisz do pracy, co? No dobra, to leć do pracy. A tutaj nasz Dariusz nakarmi malutką. Także zapraszam. Aha, ty jeszcze się tu wylegujesz w wannie. No dobra, jeszcze mała jest w całkiem dobrym stanie, także jeszcze ci pozwolę. Okej. No i cóż, wszyscy oczywiście poszli do szkoły, do pracy, także no leć. Leć, leć, nie zastanawiaj się. Do 17, o kurczę, myślałam, że do 16. Ale nie udało nam się zdobyć tej logiki. To nic, to słuchajcie, zdobędziemy jutro. Na pewno. Znaczy no dzisiaj, żeby na jutro były już zdobyte. Czy ty zamierzasz dzisiaj w ogóle skończyć tą kąpiel, czy nie? Aha. Sobie leżysz, odpoczywasz. No, taki jesteś biedny, przemęczony. Słuchajcie, i spróbujemy jeszcze raz szukać pracy oczywiście. Bo jednak chciałabym, żeby on chociaż, no, może tym ministrem edukacji nie zostanie do końca swojego życia. Chociaż kto wie, może jakby popracował troszkę jeszcze na emeryturze. Znaczy w sensie na, wiecie, tym wieku staruszka niby, no to może zobaczymy. To się za nią ciągnie taki smrodek? O kurczę, no dobra, to trzeba będzie zmienić tutaj pieluchy koniecznie. I schowasz ją do ojca. O, przyszedł on. Sprzątasz, to dobrze, to może posprząta butelkę po nas. A ty przyjdziesz tutaj szukać pracy. Proszę bardzo, Dariusz. O, i przyszły rachunki, także zapłacimy na pewno. Mamy sporo kasy, także spoko. Ale się ciągnie smrodek, no wiecie co. Mała Ania, super. Cieszę się, że urodziła się dziewczynka, naprawdę bardzo. Dzisiaj musimy zrobić jej urodzinki. Słuchajcie, ale to już jak wszyscy wrócą chyba. O 17 nie wiem, czy zdążymy. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, i teraz leć na dół. Szukać pracy. Słuchajcie, bo chciałam jednak, żeby wiecie. Ona zaraz pójdzie do szkoły. Także Ania mała, także myślę, że spokojnie Darek mógłby znaleźć tą pracę. Dawaj, dawaj. Poszukiwacz przygód nie. Rozrywka nie. Architektura też nie. O, sportowiec i stróż prawa nie. No cóż.
Trudno, później wyłączysz komputer, skorzystasz sobie z toaletki. Aha, no tak, i jeszcze opłacisz te rachunki, bo to tylko je wyjmiesz, zapomniałam. Ile tu ich przyszło? 166, to nie tak dużo, także spoko. Odbierz telefon, zobaczymy, kto dzwoni. Okej, wyłączono komputer, to dobrze. Ty idź na górę, posprzątaj łazienkę, bo łazienka była trochę do ogarnięcia, powiem ci szczerze. Mhm. Zobacz, rachunki i mamy z głowy. Wszystko posprzątane, zaraz sprawdzę łazienkę, słuchaj. Chociaż nie, no, w dwójce jeszcze w miarę... O, okej. W dwójce w miarę sprzątają ci sprzątacze, bo w trójce to jest masakra. Czy w czwórce. Czasami w ogóle nie zajmują się tym, co trzeba. Mhm, okej. I słuchajcie, kurczę, no nie, no, musimy to kupić. Koniecznie. Gdzieś tu postawimy, słuchajcie, może... No dobra, może tutaj na razie. Tak, czy tutaj może gdzieś przed pokojem? Nie, dobra, niech stoi na razie tu. I słuchajcie, tylko musimy tutaj zdobyć chyba ten czwarty. Aha, to do ciebie ktoś dzwonił. Aha, on do nas może zadzwonić, ale my do niego nie bardzo. Niedobrze. Gdzie ty idziesz z tym? Gdzie idziesz? Gdzieś tu znowu położyć gdzieś, gdzie nie będziesz mógł dostać się do tego. Okej, jesteś w dobrym stanie, także zapraszam cię do nauki, a później weźmiesz sobie spaghetti, skoro chcesz. Co ty chcesz? Pójść na studia? Może nie. Ojejku, aż 10 do aspiracji. Wow. Piesek. O, jaki ładny. W typie harta. Bardzo fajnie. Wiesz co, może nie. Może z nim nie gadaj, bo to bez sensu, bo później nie wiem, czy będziecie mogli do niego zadzwonić. Jakie ty masz kontakty z córeczką? O nie, no musicie polepszyć. Ty tak samo. Kurczę, niedobrze. Okej, zdobądź ten czwarty poziom i sobie wypijesz tutaj szklaneczkę eliksiru. Bo słuchajcie, to jest ważne, no bardzo ważne, żeby to zdobyć. Okej, a później sobie może zadzwonisz jeszcze do dziewczyny, bo wczoraj w sumie nie rozmawialiście. Chociaż ona jest już dorosła, no. Nie wiem, czy... Ale pogadać zawsze można. I chciałabym... O, super, cieszę się, że zdobyłeś ten poziom. Także zapraszam cię tutaj do wypicia jednej szklaneczki eliksiru naszego. Okej, okay, żeby, wiecie, chociaż troszkę, chociaż te parę dni, kurczę, no bo... Okej. Okay. I ile ona ma? Ona ma 18. A ty ile? Okej, okay, parę dni. A ty 10. No dobra, to jeszcze jedna szklanka. I tak zostawimy, niech tak będzie. On się tam o parę dni i tak... szybciej postarzy. Także myślę, że to wystarczy. Okej, okay, super. Także wskakuję jeszcze tutaj. Ekstra, cieszę się. Taki, słuchajcie, cheat. O, no właśnie. I takie 5 dni to jeszcze jest spoko, bo 10 to już było trochę, trochę za dużo. Okej, okay, ty sobie zjadasz. Tutaj później posprzątasz. Skorzystasz. I może zadzwonisz do tej swojej dziewczyny, później sobie przyjdziesz tutaj pograć troszkę. Także to ci mogę nawet zaznaczyć. Aha, i nie posprzątasz? No jednak wolałabym, żebyś posprzątał po sobie. Zadzwonił do Sima i pograł sobie w grę. Proszę, w takiej kolejności to mi się podoba. O nie, zatkała się toaleta. Czy ty, słuchaj, dzisiaj zamierzasz wrócić do domu, czy nie? 5 dni urlopu masz. Okej, okay, musimy kupić tort koniecznie, wiecie, ale to za chwilę. Za chwilę, jak się troszkę zbliży, bliżej chyba tak po 16 będzie. Och, Liliana nie ma telefonu, kurczę. Niedobrze, no tak, bo ona się wyprowadziła, ja jej jeszcze nigdzie nie wprowadziłam, powiem wam szczerze. Na razie jest w skrzyni. O, to jest ładny domek, ale drogi chyba. Okej, okay, spełniło ci się marzenie. No wiem, no też bym chciała, żebyście mieli samochód, ale... No ale niestety. Co robisz? Ćwiczysz, okej. Okay. To może troszkę już przestań, weź sobie... Albo nie, weź sobie prysznic. Okej. Okay. I zejdziesz na dół coś sobie jeszcze wziąć i pooglądać telewizję. Albo może nawet nie zdążysz pooglądać telewizji. Bo słuchajcie, już kupujemy torcik. Szybciutko, ciach, ciach. Tutaj... od tutaj będzie. Różowiutki może być. No, tutaj. Okej. Okay. Mhm. Dawaj, dawaj, prysznic i zejdziecie na dół wszyscy.
Tutaj przyniesiesz Sima Ania. O, dobrze się czujesz, to mnie cieszy. Jak tam? Ty nie wiem, czy zdążysz zjeść w ogóle, wiesz? Coś sobie wyciągnąć. Ale dobra, najwyżej. Hej. 630, super. Sporo kasy. No, zanim ona zejdzie, to może chociaż parę kęsów. Chodź, 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 młody. Mam nadzieję, że wszyscy zdążycie przyjść na urodzinki malutkiej Aniki. Aniki, Aniki. Okej, okay, uwaga, uwaga. Nasza dziewczynka śliczna ma urodzinki. Super, cieszę się. Uwaga, uwaga. 100 lat, Aniu. No, gratulacje. O, super. O, ona jest łysa? Ojejku, no dobra. Powiedzmy, że ma takie krótkie włoski. Okej. Okay. Cieszę się, super. O Boże, chcesz mieć dziecko drugie? Może nie, może na razie nie. Słuchajcie, pęcherz. Także na pewno lecimy tutaj na górę uczyć ją. Proszę bardzo, korzystania z toaletki. Od razu. Tak. Chodźcie, posprzątacie tutaj i nie będziecie jeli może tego tortu. Też go posprzątasz, chodź. Ty jeszcze możesz wrócić sobie tutaj dalej do grania. Tak, a ty później przyjdziesz do nas. Aha, ty później sobie pooglądasz telewizję. O. A ty chciałabym zobaczyć, czy uda ci się ją troszkę nauczyć. Mhm. I jak? Udaje się? Udaje. Super. Patrzcie, jest zima, a nie ma śniegu. Zupełnie stopniał. Kto tu? Baśka. Okej. Okay. Myślałam, że nam kradnie tą gazetę. To wygląda jakby stało tyłem, ale chyba nie stoi. To dobrze. Okej, okay, super. Nauczyłaś się siusiu zrobione, także może schowaj ją, niech ona się prześpi. Albo może nie, może troszkę ją pouczysz mówić na przykład. Jeszcze dobrze się czujecie? Obie, także jeszcze chwilę. No co się dzieje? Poucz się chwilę z mamą, malutka. Jak tam? Chyba dobrze. U ciebie też nie najgorzej. Przecież dopiero jadłeś spaghetti. Aha, chcesz się nauczyć przyrządzić. No dobra, później pomyślimy nad tym. Dobra, oglądaj sobie. A tutaj mama z córeczką. Niech ćwiczą, niech ćwiczą naukę. Ale już coraz bardziej zmęczona się robi, to może ją połóż do końca. A ty przyjdziesz tutaj troszeczkę. O. Ojejku, jejku, jejku. Jak mi ucieka ta myszka. Okej, okay, i super. Dobranoc, mała Aniu. Ty jeszcze możesz sobie pograć, spoko. No, ty też możesz jeszcze oglądać na razie. Ty się w miarę dobrze czujesz, także idź jeszcze pouczyć się tej logiki, bo to jest też bardzo ważne. O, super, spełniło mi się pragnienie. Chcę nauczyć chodzić. No pomyślimy, pomyślimy. Ale chciałabym, żebyś tego się nauczyła, tej opieki nad dziećmi też, ale to może... O nie, wyszła nasza Marlena, słuchajcie. Będzie nas straszyć? Mam nadzieję, że nie. O nie, nie lubi naszego dziecka. Przecież to jest córka twojego męża, no. Powinna się cieszyć, że twój mąż jest szczęśliwy teraz. Wystraszyła nas. O matko. O Jezu, ona ma teraz złe wspomnienie. Marlena pojawiła mi się jako duch. No, niestety, słuchajcie. Och, niedobrze, nie chciałam, żeby tak się stało, ale okej. Okay. Znowu? No nie, no. Skorzystaj. Weź prysznic. Ojejku, no. Kurczę, jak się pozbyć tego ducha? Zasikałaś aż się! O, matko święta. Dobra, weźmiesz sobie resztki. To już nie korzystaj. Już nie musisz. Weźmiesz sobie resztki i chyba położysz się spać już, tak naprawdę, powiem ci. Ty możesz wyłączyć ten telewizor. Okej, okay. I sobie tutaj u góry skorzystasz i położysz się spać. Szczepan. Aha, dobra, ty poczekasz, aż ona wyjdzie tutaj z łazienki i pójdziesz jeszcze sobie korzystać. Tak, i wyłącz ten komputer, żeby on nie ciągnął nam prądu. Skorzystaj. No to chodź, podejdź, podejdź tutaj, bo zaraz ona już wychodzi. Zanim dojdziesz, to o. O, właśnie, właśnie. Skorzystaj, prysznic i śpi. A ty sobie weź tutaj, nie wiem, może te naleśniki. Okej. Okay. Szamaj, szamaj. Później jeszcze zachowasz resztki.
Posprzątasz po sobie i też się położysz spać. Ok, przyspieszę troszeczkę, żeby, wiecie, nie za długo to trwało, bo słuchajcie, już kończymy ten odcinek. Kochani, ja jeszcze tutaj zagram może dzień, może dwa, żeby Szczepan już był, wiecie, nastolatkiem. Czy może on pójdzie na studia? No nie wiem, ja chciałam, żeby on poszedł na studia, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy nie zrobię takiego bonusowego, wiecie, odcinka jeszcze z jego studiów. Dobra, i możesz przyjść spać, proszę. Także chyba tak zrobimy, że go wyślemy po prostu na studia, a ja zrobię bonusowy odcinek tutaj od marzycieli. No dobrze, kochani, to ja tutaj pogram jeszcze nimi dzień i w następnym odcinku prawdopodobnie zobaczymy się już na studiach Szczepana. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków. Buziaczki, kochani, i pa, pa.